Na luksy pewnie, na luksy. Dobra. Witam Państwa, nazywam się Krzysztof Roman Lewandowicz, jestem specjalistą od stóp i rehabilitacji. Rehabilitacja, czyli ruch, zdrowy ruch albo czynności pourazowe, pochorobowe, powypadkowe. Wykonuję, bo uwielbiam ćwiczyć, ćwiczyć samemu, ćwiczyć z chorymi, pokazywać im, jakie ćwiczenia mają dorobić. Rehabilitacja niesamowicie trudna jest. Czasami rehabilitacja, jak powiedział mój przyjaciel Jerzy Kulej, świętej pamięci, który rok przed śmiercią uległ udarowi w mózgu, opowiadał, że rehabilitacja jest bardziej trudna niż przygotowanie się do olimpiady. Dosłownie. Ja to widzę na co dzień, bo wyjście później do ruchu z choroby jest niesamowicie trudnym zadaniem, wysiłkiem, uporem. Połowa nie chce ćwiczyć, upiera się, rezygnuje. Tutaj trzeba terapeuta, rodzina, musi ducha dodać i tak dalej. Przedstawiam między innymi moją książkę Stres, fenomen naszych czasów. Ja to już napisałem ze 30 lat temu albo więcej. Także już o tych mądrościach wtedy wiedziałem, 2000 porad. Teraz ją wznowiłem pod innym tytułem Stres, nerwy, bezsenność. A mówię o niej dlatego przy okazji stóp i wpływu na zdrowie, bo stres wpływa bardzo na stopy, albo stan stóp na naszego ducha, czyli na nasze nastawienie do życia. I to jest nierozłączne. Dlatego też temat stopy a ich wpływ na zdrowie jest niesamowicie szerokim pojęciem, ale niezaprzeczalnie trzymających się razem. No bo jak można zdrowo żyć, czy być ogólnie zdrowym i w miarę sprawnym, bo w nawiasie nie mówię tu o jakimś takim mistrzostwie, tylko takiej normalnej sprawności naszej na co dzień, jak stopy są chore, albo jak stopy nie domagają, albo jak stopy buchną, albo jak pieką, swędzą, jak ruszamy nimi godzinami w nocy, bo nie możemy zasnąć pod kołdrą, albo jak tworzą się haluksy zachodzące 1/4. Mówię o tych najgorszych, takich wypadkach, gdzie nie można buta założyć, znaleźć, trzeba górę wycinać w zimę. Jak może być dobre zdrowie, dobre krążenie bez ruchu, który odbywa się na stopach? Więc nie ma, te współzależności są nierozerwalne, niezaprzeczalne, chyba że ktoś ma inną teorię. To bardzo proszę, chętnie jej posłucham, bo tego się zawsze uczę. I stres również wchodzi na stopy. Stopy są zestresowane, no to wszystko może się wydarzyć. Nam się tu wydaje, że jesteśmy bardzo mądrzy, że mamy trzecie oko, że tam już powinniśmy zdobyć Marsa i inne, zadeptując wszystko tutaj, co nam świątynia dała, a nie zastanawiamy się, że depczemy tą zieloną trawę. I zastanawiamy się, dlaczego ja nie mogę tam udać się, jak chciałem, albo coś mi się przytrafiło. Jak nam zaklemuje ten stres, bo on może długotrwały stres, to jest osobny temat, to jest na ten temat książka, 2000 porad, to może się w organizmie wszystko wydarzyć. Ja nie mówię o takim stresie codziennym. Ja gdzieś przed chwilą na stanowisku z kimś się pokłóciłem, ktoś się wtrącił, trzeci, no tak to mamy w narodzie. Nikt nie słucha, jak jeden mówi. Od razu trzeci, tu nie słyszał, ktoś doszedł i od razu jeszcze jedną rację nałożył na to wszystko. Teraz tak, kiedy czwarty mnie ocenił, że ja się zestresowałem. A ja masowałem, mnie zaraz przeszło, a oni zaczęli kłócić między sobą. I już to przyszedł następny, nie wiedział, o co chodzi. Takie to później są te powikłania, są te różne sytuacje życiowe. I ten stres na przykład u mnie minął w ciągu pół sekundy. I takich mam dziesiątki dziennie przez całe życie i ja sobie z tego nic nie robię. Co nie znaczy, że nie biorę życia poważnie, ale lubię to wyrzucać przez uszy. A inny chodzi i się zapieka, i się podbudowuje.
jest dla niego niedobrze. Jeżeli on ten stres nosi w sobie tygodniami, miesiącami, nie daj Boże, latami, to on go wyrzami się. On nawet nie wie. Tak to idzie. No w wielkim skrócie, bo trzeba sobie, jak ktoś sobie w tym czasie chce tą książkę przejrzeć, przepasować można u mnie na stanowisko kupić, jeżeli ktoś się dostanie u mnie na dzisiaj na masaż czy na diagnozę ze stóp, bo ja dotykam stopy i mogę wszystko o sobie powiedzieć. Zamknąć oczy, nawet nie patrzeć, czy to jest gruby, czy tu mi powiem, jak, kogo mam w ręku. Jakie ma jelito, jakie ma oko, jak pracuje jego głowa. To nie są naprawdę czary, stopa mówi o człowieku wszystko. Więc te współzależności, jak one mogą nie być, jak te wszystkie tutaj z centrali idące sygnały mózgu, tam się kończą, stopa. Dwa odcinki człowieka. Dwa odcinki, jakby to był człowiek, bo ja na przykład idą stopę, wyobrażam sobie człowieka, sylwetkę człowieka. To tu jest głowa, tu są stopy. To jak to nie, może nie być współzależności? Teraz zapytajmy naiwnie, a które jest ważniejsze? No, to trzeba by było już filozofów z różnych telewizji wezwać, z uniwersytetów, żeby powiedzieli się, to jest ważniejsze, czy to jest ważniejsze? I moglibyśmy się spierać. A przeszedłby taki sędziwy, siwą brudką i powiedziałby, to jest równe, bo każdy kij dwa końce ma. Nie ma mądrzejszego, czy że tu obecnej odtąd jest mądrzejszy, albo tu nie odtąd będzie jeszcze mądrzejszy. Tego nie ma, tak w naturze można by też filozoficznie powiedzieć. Ale znowu do głównego nurtu, bo w zasadzie to jest temat niekończący się stopy. Wszystko zaczyna się od stóp, proszę Państwa, albo na stopach kończy. Życie, chodzenie zaczyna się od stóp, starzenie zaczyna się od stóp. Nie od głowy, serca, od stóp. Ja to wiem, ponieważ się tym całe życie zajmuję, a dokładnie 43 lata. Więc zgłębiam to, nie odchodzę od tematu, żyję tematem. Nie ma dnia, żebym czegoś nowego nie odkrył. Także życia mi na pewno zabraknie do zgłębienia całości. I chcę Was też przekonać, jak ważne są te stopy. Zresztą, któż z Państwa nie odczuł problemy, kłopotów schodzenia? Albo był wypadkowy, albo z wieku, z powodu starczego wieku, albo po prostu bo mu spuchła noga, albo coś spadło na palec, albo paznokieć wrósł. Kawałek paznokcia wrosło, jakby to zmierzyć, to milimetr. A kolosa, który waży 100 kg, już znieruchomiło, mówi, nie mogę iść dalej, bo tam mnie coś boli. No to jakże te współzależności, jak nie istnieją? Skórka grubsza na pięcie, za gruba, już nie dochodzenie. Usztywnione palce u stóp, zamiast elastyczne. Już nie dochodzenie, nie dostawanie, nie do przemieszczanie się. Także na tych podstawach musimy się poruszać, wykonywać zawód, uskoczyć niejednokrotnie życiem, uratować sobie to życie w jakiejś niesprzyjającej nam sytuacji. Więc te stopy ważne są, żeby były sprawne. Poza tym, jak stopy są lekkie, sprawne, to nad tym się nie zastanawiamy, bo to jest, to by trzeba było powiedzieć, szlachetne zdrowie, mi się nie dowie i tak dalej. Jak te stopy są sprawne, no to nikt nie myśli o tych stopach, tylko one mają nosić i koniec, one muszą nosić, bo od tego są. Nie mają prawa zaboleć. Dlaczego mnie bolą stopy, mówi jedna pani ze 100 tysięcy innych pań do mnie, mająca gdzieś jakieś 50 na 65, trudno było określić, czyli dobrze wyglądająca, z 20-kilową nadwagą, ma do mnie pretensje, dlaczego przecież ją nigdy nogi nie bolały? Dlaczego teraz jej spuchły? No niech Pan mówi, przecież Pan wszystko wie. No i ja tak omijam ten temat, omijam, mówię, no może Pani się potknęła, bo tutaj widzę, że kostka jest napuchnięta, może Pani zniknęła kostkę. A ona nie, dlaczego mnie tak noga boli? Kolano mnie zaczyna też boleć, przecież mnie nigdy nie bolało. No i muszę tak krążyć, krążyć, a w końcu muszę powiedzieć, no, ale Pani już nie ma 18 lat przecież. I tak dalej, więc tych przyczyn jest całe mnóstwo. Wrócę do tego, że nie ma możliwości, żeby stopa była niezdrowa, żeby się coś nie działo w organizmie. Te współzależności są od razu.
Jeżeli komuś stworzy się odcisk gdzieś tam na stopie, to już jest nie ta stopa. Bo on chodzi, no tam czasem może zaboli, może nawet nie zaboli ten odcisk, albo będzie biegł, pójdzie na spotkanie z kimś, a tam będzie myślał o tym biegącym odcisku. To też nie interes. Tam nie może boleć, ja nie mogę o tym myśleć. Dlatego trzeba likwidować natychmiast, nie dopuszczać najlepiej. To znowu temat ogromny, odciski. W książce o stopach, którą napisałem, zawiera ona 430 stron, jak skracałem, to tam mam cały rozdział odcisków. Dlaczego powstają, jak je likwidować, bo jest dziesiątki różnych przyczyn. Od tych prozaicznych, niewłaściwe buty, niewłaściwe kamyczek, wpadł gdzieś tam, ktoś nie zauważył, bo co tam jeden taki miarko piach. Ale wczoraj przez cały dzień zaczęło coś budować. Nie przyglądałem tej stopy wczoraj, ani przedwczoraj, ani tydzień już nie przyglądałem, bo nie było czasu. Bo musiałem kanały przełączać, a tam już się zaczęło robić trzy raczej. I trzy tygodnie już jest. I zaczyna rosnąć, bo on też chce być potężny. Taki negatywny. Tylko ci pozytywni są być wielcy. I znowu zaczyna się cała masa konsekwencji. Na przykład taki barwny przykład, jeżeli ktoś będzie miał odcisk na receptorze barku, no to nie będzie miał tej sprawności w barku, takiej idealnej ruchomości. Tylko powie, o, ale nie mogę, jest mi trudno. Nie będzie widział dlaczego. I 100 tysięcy lekarzy nie odpowie na to, bo nie uczyło się akupresury, która ma 5 tysięcy lat tradycji. Ale to znowu przechodzimy do następnego tematu, bo widzicie jak dużo jest wody. Nie ma zatem możliwości, by stopy nie odgrywały roli dla zdrowia, dla formy, dla zadowolenia. Dlatego, że lekkie stopy to uśmiech na twarz. Jak ktoś tutaj nie ma niewymuszony ten uśmiech, to właśnie chce się śmiać, jak tam czuje, jakie mamy ciutkie te stopy. Czy jakieś pytania, proszę Państwa, narodziły się do tego momentu? To są wkładeczki, które produkuję. Wyjątkowe wkładki się nazywają. Nazwałem je wyjątkowymi, bo nie wiedziałem, jak je nazwać. Przez wiele lat, jak te wkładki wymyśliłem ich kształt. I usprawiedliwiam się, że nie ja wymyśliłem ortopedię, tylko kontynuuję ortopedię. Ortopedia jest jedna na całym świecie. U nas i w Nowym Jorku, i w Hollywoodzie jest jedna ortopedia. Nikt nie wymyślił lepszej. Nie jesteśmy tymi, co co tydzień wymyślają nowe bożki, tylko jest piękna ortopedyczna wkładka, aż się śmieje do stopy. Oni się jak w okładkach róży, mówią mi panie, które sobie kupiły i dobrze dobrały do butów. Idealne podparcie pięty, wymuszenie, tutaj taka gwiazdka jest, wymusza podczas chodzenia poruszanie palcami, bo poruszanie palcami jest bardzo ważne. Jak się ściśnie te palce czubem, to się nie poruszają. To jest cała masa problemów, haluksy, kośnawe paluchy, podkurczone palce, młotkowate, odciski, nagnioty, wszystko się tworzy. Dziesiątki różnych schorzeń stóp. Nie zdążyłbym wymienić w ciągu godziny. Przeciw płaskostopiu podłużnemu, znaczy jakimś tam. Przeciw płaskostopiu poprzecznemu, tu jaka cieniutka, tu jaka gruba. Taka jest ortopedia, inna nie. Także 90% naszych klientów nie ma ortopedii, chociażby były z wężej skórki i kosztowały 1550 zł. To w środku nie mają ortopedii. Tak są budowane, taka jest tendencja światowa. Jeden drugiemu klienta przesyła. Ta wkładka, jeżeli się dobierze dobry but, to idealne podparcie stawów skokowych, kolanowych i biodrowych. Ja przy okazji reklamuję, bo to nie jest reklama, to jest mój obowiązek. Ja to zrobiłem jako ktoś zajmujący się stopami. Robiłem różne ortopedyczne rzeczy, bo produkuję też te ortopedyczne rzeczy, które mogę wyprodukować, bo nie na wszystko mnie stać. Po to, że jak mam te tysiące, setki tysięcy stóp w rękach, to widzę, że potrzeby ludzie mają, niczego nie ma na rynku. Ja mam jeszcze dużo do zrobienia, a nie ma kto tego wyprodukować. To jest ten problem, bo nie ma, bo to powinni robić tak samo, że miśnicy jak kiedyś. Bo dzisiaj koncerny tego już nie robią. To wszystko jest ręcznie robione. Skóra, kauczuk, bursztyn, w środku magnezy. Nie wolno obcinać ani prać. Idealna odpórka dla stóp. To jest jako wkładka. Teraz
Proszę Państwa, stopy obolałe, co mogą czynić? Mogą spowodować bóle głowy, mogą spowodować zaparcia tutaj w okolicach brzucha i jelit. Mogą różne palpitacje serca zrobić, jeżeli stopy opuchnięte na przykład. Opuchnięte, załóżmy, opuchnięte mogą być różne, opuchnięte mogą być mechaniczne, czyli ze stłuczeń, jakichś urazów, wypadków, to jest jedna rodzaj opuchnięty, a drugi rodzaj opuchnięty po prostu puchną i nie wiadomo dlaczego. Mogą od serca puchnąć, z okrążenia, mogą źle energii pracować, tak? Tak, żeby mogą być limfatycznie nie pracować, będą puchły, zdoby, kostki, nawet niektórym tu asłonią, a ten ludzie się będą puchły. No, także wszystko się zaczyna od stóp. I teraz starzenie nie zaczyna się od serca czy od mózgu, tylko od stóp. Czyli zaczyna coraz mniej chodzić, zaczyna człapać, z dnia na dzień tego się nie zauważa, zaczyna posuwać tą stopę i ten organizm już, on nie dostaje tego właściwego, normalnego. Chodzi coraz mniej, porusza się coraz mniej, bo to się zazębia, bo jest mi trudniej, więc nie pójdę, pójdę jutro, a jutro pójdę pojutrze, więc ileś tam już straciłem tego ruchu, którego człowiek jest stworzony, bo człowiek jest stworzony, stopa jest stworzona do ruchu. Kręgosłup jest stworzony do wysiłków. 6 tysięcy kroków. No, a niektórzy robią 30 kroków, niektórzy robią więcej. To są różne, zależy jaki zawód, jaka profesja, jaka dusza. To koleżki będziemy obejrzeć, tak zobaczyć, co nie wiem. Stoisko 96, gdyby ktoś chciał się załapać na diagnozę ze stóp, nie obiecuję, ponieważ mam tam już dużo osób zapisanych, jak mi się wcześniej kończą, ale może innym razem. Wczoraj wymasowałem 30 stóp, 30 par stóp. Spory wyczyn był. Myślałem, że jest pierwsza, druga i szósta. Gdzie tam mieszka? A mieszkam w Łusce, w porcie Łusca, do którego zapraszam. Czyli jak dzisiaj... Myślę, że burmistrz słyszy. Jak się tu dzisiaj do Łuski, jest najdziwniejszy kurortem w Polsce. Małe, piękne rzeczy, mamy najdziwniejszą promenadę. Mamy, Łuska to jest stolica zdrowych stóp. W Łusce prowadzę od 27 lat kursy masażu jako profesury. Wyszkoliłem ponad 1200 masażystów od stóp i od ciała, ja osobiście, ponieważ mam takie uprawnienia, którzy pracują i na całym świecie pomagają ludziom. Jestem w nich dumny. Niektórzy są starsi ode mnie o wiele, nie mają takie uczniowie, niektórzy moi mają 70-85 lat już. Jaki jest koszt? 120 zł. Warto zainwestować w stopy. Stopy to jest dobra inwestycja. Jeżeli będziecie mieli na kogo głosować, głosujcie na stopy. Można zabrać. Warto, 120 zł. Można jakby tam od biedy można się zawsze targować. Mam sandały, które lecą całoroczne, które akupresurują stopy, masują w czasie chodzenia. Też mają wszystkie ortopedyczne kształty. Nie ma umieliby, że równe jakieś te. Nawet te materiały są najlepsze. Ja dobieram skórki, kauczuk pierogliwy, zawsze bursztyn do tego. Także to nie mogę, jakbym chciał plastikowe składki. To nie będzie uwierać te 30 lat. Ale jak mówię, że zdrowo, to musi być. Nie pobudzać, co to? Super. Dlatego nie są niektóre tanie, ale to nie są sprawy na jeden tydzień, to się kupuje na parę lat. To jednak takie dość wystające. Warto kupić kapotę tańszą, a na budze się wkładki ledrowe. Bo to im mnie niesie. Albo zamiast ondulacji na 300, to robisz sobie... A tam, na dalej ktoś jak chce, jak sobie będą bolały, no to co po tej ondulacji? Ani na dalszych nie pójdzie, ani... A tu trzeba... Te stopy muszą ponieść, nie? Również taka kładka musi być dopasowana. Idealnie dopasowana do... Numer buta, tak? Bo nie wolno, tak, nie wolno jej obcinać, bo ona ma części. Ona by straciła ten design. A jak pan mierzy? No jaki numer buta, taka wkładka. A jak ktoś chce sandały na odległość kupić, bo wysyłam, tak jak mówię, mam blok wysyłkowy, to trzeba mi przez telefon podać długość stopy centymetra. Od palucha do końca pięty. Chyba, że paluch jest mniejszy, a ten środkowy wiesz, dłuższy, to inny rodzaj stóp. Jest ile ludzi, tyle stóp. A to na pasto stopy poprzeczne też? Tak, poprzeczne i podłużne. Takie są profile. Jak zrobię, to musi być, ta wkładka ma wszystko w sobie. Dlatego jest wyjątkowa.
Ale to nie jest moja samochwała, ja nad nią latami pracowałem, trudno było ją wykonać, bo to wyciąć z czegoś tam jeden element, to nie jest trudno. A teraz to wszystko to razem... Ręcznie pan robi wszystko? Słucham? Ręcznie to robi. No część ręcznie to są to 27 ręcznych operacji tej kładce. A sam nauczyciel się robi pół ręcznie, pół mechanicznie, bo są formy, ale też oblane do każdej długości inne. 15 numeracji robię. Nawet buty najlepszej klasy robią w 6 numeracjach, się tu oszczędzają. Ja robię od takich do takich. Mój koszykarz się trafi, dziecko małe, także... Proszę Państwa. Czy te, przepraszam, te wkładki na te ostrogi piętowe to też to miały? Aha, o ostrogach mieliśmy. No, nie bardzo? Nie. Kładki przy ostrogach są bardzo pożyteczne, przydatne, ponieważ mają idealne podparcie pięty. Ale no byłbym może zapyszały, gdybym powiedział tak, tak, to są na ostrogi, proszę je wziąć. Jako terapeuta mówię, że pomogą przy ostrogach, bo mają dobrą podporę. Ale przy ostrogach trzeba dużo więcej robić. To jest to znowu szeroki temat. Zależy jak zaawansowane są te ostrogi. Przede wszystkim podpiętki jakieś, czyli to ten element tu już jest. Albo osobno sobie można nabyć podpiętki nieskórzane, amortyzujące, albo silikonowe. Można nabyć glinkę, którą się opakowuje piętę. Można przyjść bezpośrednio na zabieg akupresury, masażu. Jeżeli są te ostrogi niezaawansowane za bardzo, to można je w jednym czy pięciu masażu usunąć. Jeżeli są zaawansowane, trzeba dużo więcej pracy. Specjalne maście, moczenia, zioła, kasetę DVD też wyprodukowałem z tak zwanym domowym kursem samoleczenia na ostrogi. Co w domu robić? Takich kaset wyprodukowałem 30 tytułów na kręgosłup, na kolana, na oczy, na barki. Każdy sobie taką kupuje kasetę zależnie od swojego schorzenia, potrzeb. A kosztuje ona mniej niż mały komplet schabowy. A umiejętność pozostaje na całe życie w domu, na siebie i rodzinie. Warto zatem o stopy dbać, bo one mają służyć nam nie tylko dzisiaj, ale do końca życia. Wiek nie gra tu żadnej roli ani płci. Wszystkim są potrzebne zdrowe stopy. Jakbyśmy na głowie stanęli, to stopy byliśmy tutaj w górze. One by wibrowały. Jakieś pytanka? Haluksy można wyleczyć bez operacji, oczywiście, ale oczywiście nie proszę mnie nie kojarzyć. Ja się zajmuję haluksami. Tak jak tu jest 42 lata, to nie będzie haluksów. Jakie sztuki miałem wczoraj haluksy. Codziennie widzę nowe i różne. Nie kojarzę z tymi ludźmi z internetu, chociaż ja mam swój blog Stopy Krzepią. Tam macie dużo informacji za darmo. Stopy Krzepią. Już o haluksach dałem 10 audycji, a jeszcze mam ze 30. Na pewno haluksów nie można wyleczyć przez dnia ani jeden tydzień, jak to niektórzy się reklamują, nie ma takich cudów. Nie mówię o operacji. Można uciąć i zadrutować albo stop. Ale mamy na haluksy aparaciki korekcyjne, silikonowe, ortopedyczne. Mamy sandały na haluksy specjalne, całoroczne, które odchylają w czasie chodzenia, rozdzielają. Mamy tą kasetę DVD pod tytułem haluksy, tak jak było ostrogi piętowe. I tam w trzech elementach, jakie ćwiczenia stosować, jakie masaże i jaką akupresurę na haluksy. Czyli znowu dla babci i profesora. Znowu za 29 zł. Macie tam przynajmniej 50 porad na każdej kasecie, takich praktycznych, nie? Gdzieś wyszukane z księżyca. Wracając do haluksów, ja codziennie doradzam ludziom, bo mam te na 10 stóp, to 5 ma haluksy. Na całym świecie, nie tylko u nas. Mężczyźni już też coraz częściej. Nie będę się teraz rozwodził, bo też nie zdążylibyśmy. To jest audycja nawet już dzieci, audycje to trzeba było 10 godzin wykładu na ten temat zrobić, ale haluksy są wyleczalne albo zaleczalne, jednakże trzeba dużo uporu i cierpliwości. I trzeba przynajmniej kilka rzeczy robić naraz. Ale co? I teraz rzucę co i już jest po. Nie. Trzeba odwodzić, trzeba gimnastykować codziennie. To trzeba się pół godziny dziennie zająć. Codziennie. Różnego typu odwodzenia, ćwiczenia,
specjalistyczne, masaże receptorów niektóre. Teraz w czasie wolnym zakładam prawidełka, odnoszę odpowiednie buty. Teraz ćwiczenia, masaż, akupresura. Jeżeli te haluksy są znowu puchną, jeżeli są zaogniowione, czyli stan zapalny się wytworzył, to znowu mamy dodatkowe środki na to. I nie ma jednej rzeczy na haluksy, ani na otyłość nie ma jednej rzeczy, ani na ostrogi nie ma jednej rzeczy. To trzeba 3-4 rzeczy naraz rzucić, żeby ten problem zniszczyć, dojść do wyprostowania albo do zatrzymania przynajmniej procesu, bo to też już jest sukces. Jeżeli ten haluks nie jest duży, to można go jeszcze naprostować. Jeżeli jest bardzo duży, średnio duży załóżmy, to można go do połowy wyprostować i już będzie dobrze. I później tylko pilnować, żeby nie pozwolić mu się wysuwać poprzez właściwą, mówię znowu, teraz trzeba się dowiedzieć jakie. Tylko to ta wiedza w książce, znowu cały rozdział o haluksie. I w tym rozdziale jest tam 20 stron. Więc ja w jednym zdaniu nie mogę tego powiedzieć. Jako fachowiec, bo tak jak już uważam, nie mogę też jednego zdania rzucić i powiedzieć, to załatwiono. Albo zacząłem temat, ale mówię, że on jest za duży. Muszę go teraz skończyć. Więcej wiedzy to nawet w katalogu macie. Jest to duży problem. I teraz jest to również problem stresowy. Więc ktoś ma ten talent, to też się może stresować. Raz, że stresować się bo żalne albo boli, albo ciągle wyrasta, nie może buntu sobie dopasować, będzie się ten bolo stresował, nie sobie tak dokładał. Albo ze względu takich psychologicznych, czyli brakuje mi słowa, estetycznie też się będzie stresował. Więc ten stres, a haluks też ma powiązania. Też ma te układy. Jeśli wszędzie są układy. Jakieś pytanie jeszcze o stopach? Tutaj jeśli chodzi o to stopy przedtem, to jak to wejść? Proszę Pani, najlepiej na moją stronę wejść, bo nie wiem, czy się bez strony wchodzi. Ja mogę wchodzić bez strony, nie wiem, czy Wy. Strona www. Jest, strona jest w katalogu. Na pierwszej stronie ma Pani. A na ostatniej opisany ten w katalogu, który Pani miała. I teraz ze strony wejść na ten. Było 150 audycji. Pani może sobie odszukać, powtarzać jeszcze raz. Tam daje dużo informacji pisemnych, filmowych. Na tym blogu połączyłem dwa blogi, wszędzie ćwiczący, czyli ja wszędzie ćwiczący i te stopy. Ja chciałem dwa blogi założyć, ale mówię, no taką gwiazdą już nie chcę być. Tam pokazuję ćwiczenia dla ludzi starszych, niedołęcznych, leżących, że mogą też ćwiczyć, że mogą ćwiczyć na siedząco, wszystkie partie mięśniowe. Pokazuję, biorę na przykład długopis i pokazuję, jak długopisem leczyć sobie palce. Pokazuje butelkę od wody i pokazuje, jak ćwiczyć sobie bar. Biegnę przez ulicę i dwa takie widzę krawężnik, dwa. Ten nakręcam film, ustawiam kamerę i pokazuje, też może być fitness plus. Także pokazuje tam, że można wszędzie, bo przychodzą do mnie, ale on nie może, bo on nie może chodzić. Ja mówię, to proszę sobie usiąść, ja panu pokażę 100 ćwiczeń na siedzącu. Z tych 100 proszę zapamiętać 10. Także jak już leżę, to pokazuję, jak palcami od submarożać. Albo ręką tak, bo dalej nie może. Albo tak będziesz ruszał 2 miesiące i za 2 miesiące będziesz już tak robił. Jest pójście do przodu, czy nie? Tak, dlatego ten nazwa wszędzie ćwiczący. Idę, napotkałem podstawę od pana Sol. Dalej, z zeszłego roku, to jest sprzątnął. Wchodzę na tą podstawę i pokazuję 10. Że można robić. Kolana wzmacniać, kręgosłup, barki. Także pokazuję mimikę twarzy, języka, jak sobie robić. Bo to też jest ważne. Ważne jest dla urody, dla jędrności. Po wylewach, po nerwy dzielnym trzeba twarz ćwiczyć, samemu masować. Pokazuję, jak łokcie sobie ćwiczyć i masować. Jak stawy wszystkie, jakie fazy ćwiczeń są. Rozciągnięcia, napięcia i rozluźnienia. A każdy patrzy, co robić. Taki bankowiec gruby koło mnie przechodził, już chyba 5. rok. I mówi, panie Krzysztofie, a co tutaj, jak tu schudnąć? Te barki mnie tak bolą. Ja mówię, o tak, proszę sobie tak ćwiczyć, o tak. A on tak patrzy. Dobrze, dziękuję. I w zeszłym roku tak mówi, że tego też, dobrze, dziękuję. I dalej taki sam gruby jest. I to ma być dowolą. Ja mówię, tak sobie proszę ruszać.
O, tak. To ja tak napiąłem, rozluźniłem i rozciągnąłem. Bo to jest ważne, to są najważniejsze fazy. Twarde stopy. Twarde stopy. Pięta Achillesa, no, napięcie lub 90-80% ciężaru ciała zaczyna się, staje właśnie napięcie. Każdy krok zaczyna od pięty. Pięta jest bardzo ważna, bardzo ulepiona i lubiańska może być taka, może być twarda, gruba, rośnięta takimi aż grubymi skorupami skóry. B, trzeba to szybko wymoczyć i wyrzucić, to inaczej się stoi na tych słowach. Teraz masować sobie tą piętę, moczyć. Książkę o stopach, którą można sobie kupić za 30 zł, 400 parę zł, cały rozdział o piętę. Albo kasetę za 29 zł o piętę. I pokazane, jak ćwiczyć, jak wymasować tą piętę. Zarwać. Nogę na nogę. Wygodnie sobie zawsze musimy wygapić się, zawsze wszystko musimy według własnych kodów. I nie ma innego wyjścia, no na nogę zakładam, gołą oczywiście, odpowiednią taką łóżeczkę sobie robię z pięty, z nadgarstka, składam w odpowiedni chwyt, żebym nie używał palców, bo nie ma chwilę silę, pięta się gruba. Nie odpowiednią piętę masowują. Odpowiednio uciskam, klucze zakładam. Drugą podtrzymuję, pokazuję to na blodze też. Jedno sobie na takim zwykłym krześle, nogi właściwie rozłożone, nie jest zgarbiony, mogę sobie wykonać raz, dwa, trzy, cztery. Kręgosłup się napiął, barki pracowały, raz, dwa, trzy, cztery. Każde ćwiczenie, jak ktoś powie, że nie może tu brzucha zrobić, albo talii, albo mięśni brzucha, przytrzymuje się tutaj, proszę bardzo, raz, dwa, brzuch pracuje, raz, dwa, rozluźniam łydki, łydki pracują teraz, układ żylny, o, napinam na 2-3 sekundy, napinam na 2-3 sekundy i zaczynam dobrze. Każde ćwiczenie wykonam w tej pozycji, na każdą partię, na głowę, na brodę, na szyję, na oczy. Także to jest wszystko ważne. Rozluźniam kark, jak będę miał kark spięty, to jak mogę mieć dobrą? Muszę mieć tutaj wyrzutko, żeby to oczy patrzyły. Wszystko można siedząco również zrobić. Dlatego ten film wszędzie siedzący jest tak ważny, bo ja robię jakieś ćwiczenia, w którym można się nieraz pośmiać, ale specjalnie tak robię, żeby, bo to jest poważnie, ale i trochę do śmiechu. Żeby można było, bo ja też tak będę, bo inaczej nie mogę, nie? Czy jeszcze jakieś pytania, bo zaraz kończę? Tam było dawać mi, co tam dałem? Książkę dałem. Można nabyć tą książkę 19 zł, dzisiaj za 15. Nawet gdyby ktoś zechciał podpisać autora z dedykację. Tam na stanowisko przyjść. 96. Czy jeszcze 2-3 pytania mogę Państwu, jak naprawdę o stopach, każdy ze stopami ma do czynienia. A płytę można kupić u Pana? Tak? Można, oczywiście. Ile kosztuje? 29 zł, bo ona się zawsze ze mną targowa. Ja jestem takim człowiekiem, dobra, masz tyle, daj tyle, że trochę do świnki wrzucić i każdy musi jakoś, to musi wszystko lecieć. Panie, mam o stopach taką grubą na 400 stron. Mam takie malutkie, ponieważ nie chcą mnie czytać, to zawsze takie małe książki robić. Cieniutkie, no to lepiej. Pani wyjmuje w tramwaju, patrzy, o, tu mam się uścisnąć tutaj, to już mam zatoki. Drugie. Takie ćwiczenie zrobić, da się napięcie wrócić i tutaj rozluźnione pod łopatkami. To mam zdjęcia, tego nie. Takie krótkie porady, ten elementarz na papierze, po kosztuje 6 zł, 8 zł, zależy od. Wykupujcie, żebym nie musiał do kurortu lustra wozić tego. No. No i stopy wymasować. I stopy masować, bo no to jest zabrały do masażu. Mam maty. Pokazuję na filmach, jak masować. Na sobie, na drugiej osobie. Przyjeżdżają do mnie ludzie na kurs. 18-letni, 70-letni. Przyjeżdżają matki z dziećmi małymi, które chcą się nauczyć, żeby nie chodzić po lekarzach tyle. Samemu się nauczyć terapii, bo matki dwoje dzieci niesprawnych. I gdzie będzie chodziła codziennie do lekarza, czy płaciła prywatnie.
Raz zapłaci za kurs nauczycieli i sama będzie to robiła, a raz w miesiącu będzie do lekarza. A te wkładki, jak zamówić, to tutaj przez... Ale tutaj ma pan też. Masz pan tutaj, można zamówić pocztą, internetem, zadzwonić do mnie do 12 w nocy, bo nie chodzę tak wcześniej spać. Dzwonią do mnie rolnicy, którzy szukają żony też, chyba częściej jak do telewizji, albo ludzie psychicznie chorzy, ludzie, którzy chcieli oglądać raty. Nie odbieram, ja jestem taki, że siedzę, jak mi się książy, to mi się po nocach właśnie, bo wtedy mam spokój. I chętnie z takimi ludźmi rozmawiałem, jak wydaję książki, a wydałem ich około 12, już po trzecie, czwarte wznowienia, to jest życia pięte. To nie ja wymyśliłem, czy się spisałem z kogoś, to jest tylko ta sama praktyka. Nie ma jednej zdania wody, jak mi się dawał. Specjalnie skracam, żeby było krótko, zwięźle i do rzeczy. Nie sprzedaję swoich książek przez księgarnię niestety, tylko przez stronę skutową, bo kiedyś tak było, ale rynek się zmienił. Dlatego rozdaję katalog. Na stwardnienie rozsiane. Temat jest bardzo ogromny, chociaż zaczyna być modny, przepraszam, człowiek mówię modny, zaczyna się o nim mówić. Miałem dużo do czynienia ze stwardnieniem rozsianym przed 30 laty. Później trochę tak odpuściłem temat, ale sobie na co dzień, badając dziesiątki ludzi i lecząc, to któryś się ze stwardnieniem trafia. W kilku zdaniach powiem, ponieważ jest bardzo mała wiedza na ten temat generalnie. Jedna z chorób rządzkowych, problemy z chodzeniem, bardzo ważną rolę przesadka mózgowa, bardzo pomocna jest akupresura, refleksoterapia. Jedna z lepszych metod do tego schorzenia. Wprowadzenie lekarskie, wiadomo, wielu profesorów na ten temat pani dużo nie powie, bo tak jak mówię, choroba jest mało rozpoznana. Dowie się, że jest wiele różnych odmian. Ostatnio, przedwczoraj był chowany mój kolega tutaj, który dostał bardzo sprawny człowiek, który całe życie idealnie żył. I nagle dostał takiej odmiany, że skut do 30-400 parę roślin tam, pożył kilka miesięcy. To są sprawy i mózgowe, to są sprawy immunologiczne. Delikatny masaż, ruch, zaczyna się znowu od stóp, stopy nóg. Tu jest ta tajemnica leży na tej napięcia, braki, trudno to sprecyzować. Ja kiedyś miałem na ten temat książkę napisać i zaprzestałem, bo z różnych względów. Głośnik, 20 parę lat temu. Miała powstać fundacja, ja miałem zostać prezesem ze strony medycyny naturalnej, bo miał być zespół lekarski, na kilka, ktoś był nad parę milionów i po się rozpadło. Dlatego ja zacząłem pisać na ten temat, bo jeździłem po Polsce, w Niemczech miałem do czynienia z tym chorobą i badałem tych ludzi, jak te teksty, jak oni zachorowali. Wieloma rozmawiałem z rodzinami i wiem, jak ona się zaczyna zachorować. Tak się ta fundacja rozpadła, ja przestałem pisać na ten temat. Zająłem się pracą, mam 15 godzin pracy innej, więc to już nie stało się priorytetem. Ale co mogę doradzić? Rehabilitacja z takim człowiekiem, praca nad mózgiem i stopami. To jest klucz. Tak jak na przykład odskoczę do łuszczycy, nie praca ze skórą, a praca z mózgiem, psychiką, jedynie kulem. Także to są takie powiązania. Choroby mają takie powiązania z sobą i współzależności, że wie to tylko dobry lekarz albo dobry terapeuta. No taki normalny człowiek też wie, tylko że nie kojarzy tam. Jak ktoś jest zainteresowany, to kojarzy. Że komuś zaczęło tutaj tykać oko, ale jak się dowie, kiedy, dlaczego i co przeżył tu szyją kiedyś
bo ja wtedy dojdę, dlatego że miał jakiś uraz, bo spadł z pierwszego piętra i stłukł sobie i kolano i kręgnisze inne. To jest ta praca detektywistyczna terapeuty, który dochodzi. Dlaczego to przerabienie rozsiane u tego człowieka powstało? Bo lekarze niestety nie wiedzą. Medycyna bardzo mało wie. A to nie ma lepiej. Jeszcze niż. To tyle na dzisiaj, pani mogę powiedzieć, nie będę się mądrował, ponieważ nie, ponieważ siedziałem w tym temacie, ale to nie jest taki temat jak o stopach, żeby go wyrzucił z serca, bo na bieżąco mam. Rozumie pani, musiałbym sięgnąć pamięci, na to nie mamy czasu. Ale to, co powiedziałem, jest kluczowe. Stopy i mózg. Tam jest też pisanka mózgowa, to jest pora. I ruch, delikatny ruch. Nie wiem, jakie efekty będą. Nie wiem, jakie zaawansowanie jest. Czy to jest człowiek młody, czy starszy, jakie czynności wykonywał, czy jest gruby, czy młody. Może się urodzić. Wiele chorób młodzi genetycznie jest to nabyte. Nabyte poprzez różnego typu styl życia. Nieważne, czy właściwy, czy nie właściwy, w danym momencie ktoś nie tak zrobił coś, albo nie tak się odżywiał, albo nie przebywał w takim otoczeniu, czy ich tam nie wytrzymała i nic w przyrodzie nie ginie. Kiedyś wróci. Powiem wam o kolanie jeszcze dwa zdania, bo to są moje tematy. Sam wielokrotnie miałem wypadki dość ciężkie w życiu i leżałem ciężko pokancerowany, także po kilkunastu przynajmniej nie powinienem w ogóle żyć ani chodzić. Na pewno, po kilkunastu. I to kolano też chciałem już parę razy odejmować. Sam do niego doszedłem, sam je wyleczyłem, sam sobie stopilo zakładałem po tym i wyskakiwałem z tym do góry, a miałem być odjęta, to mi się dało. Kolano wróci po 20 latach. Jest tak pamiętliwe, jeżeli się go nie zaleczy, dlatego ja taką wagę do stóp kołam, bo zaczyna się od stóp, później są stawy skokowe, później są kolanowe, później są skodrowe. Później są parkowe. To wszystko jest, jak tam nie wyleczę, to gdzieś wyjdzie dłuższy. Nie ma siły. Jak nie za rok, to za 10. To zależy, jak to się będzie, jak to będzie żył przez ten czas, jak będzie się prowadził. Pod każdym względem i wyżywienia, i ruchu, i właściwego ruchu, bo ruch, a ruch to jest, można iść do lasu, wziąć siekierę i rąbać drzewo legalnie czy nielegalnie i sobie załatwić kręgosłup, kolokwialnie mówiąc. A można sobie naszykować drewienek, założyć pas, dresy i pracować, właściwie układając ciało i stać się takim silnym drwalem. No i ta siła, ta praca daje mi energię, siłę. A jak przyjdzie i zacznie, to już ja tak zrobiłem, już jak to słabnie. Wszystko musi być właściwie ułożone, według swoich gości. Jak się zechnę nie tak, to już lecę, już nie jestem sobą. Już cała struktura jest łamie się, niszczy się. Dlatego nawet siadać trzeba odpowiednio i wstawać. A to niedbale robimy. A jak to robimy 200 tysięcy w ciągu 10 lat, no to każdy daje nam milimetr minus. Do zobaczenia na stoisku, do zobaczenia w pytaniach i na blogu. Zachwiania po operacji stawu biodrowego. Boi się wyjść na ruch po domu. Przede wszystkim po operacji stawu biodrowego musi być właściwa rehabilitacja. Załóżmy, że minął ten czas, 3 tygodnie, czy tam miesiąc, półtora, niezależnie od stanu, jaka to była operacja, w jakim szpitalu są różne protezy, różne chirurdzy. I załóżmy, że wszystko jest dobrze i wychodzi, no nie może się zachwiać. Musi być. Trzeba się ustawiać nawet bez operacji równo na nogach. Jak kogoś boli jeden staw, to nie może ktoś tak stawić. Bo sobie kiedyś był jeden drugi wcześniej czy później. Trzeba zawsze uzostać. Jak się odwracam, to też muszę jedno odwrócić tyle i te drugie dostawiłem. Ja się odwracam tak, muszę tak stać. Muszę dostać tak. I teraz tu z biodrem jest to często. Ktoś pracuje i pracuje tak przez parę godzin. Albo tak pracuje. Wybija sobie to biodro.
ma krótszą nogę, ktoś nie zauważy. Teraz 40-letni facet przychodzi i mówi, że się dowiedziałbyś z tego, że ma krótką nogę. Ja mówię, co pan robi, to jest 30 lat przynajmniej. Albo co inni robili. Dawno już powinna być podkładka wyrównująca, żeby ten stan nie poleciał. I teraz trzeba rehabilitować. Ćwiczenia w wodzie, takie masaże i ćwiczenia należące. To nie ma prawa być zachwiać. Może się coś nie przyjęło, może na mało dane. No tak, może na was coś tam nie ma, tak to było. No, to tyle i aż tyle. Dziękuję. Dzień dobry. Wyszło pan zapisy? Na jakąś godzinę teraz?